jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Ukraińscy skauci, czyli plastuny, i polscy harcerze po raz kolejny wzięli udział we wspólnej akcji Płomień Braterstwa. W tym roku we Lwowie miejscem spotkania był cmentarz Orląt. Zapalono znicze na grobach polskich bohaterów oraz żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli w obecnej wojnie z rosyjskim najeźdźcą i są pochowani na cmentarzu łyczakowskim. Chcemy uczcić pamięć ukraińskich i polskich żołnierzy. W ten sposób chcemy pokazać, że nasze państwa są razem. Polska bardzo mocno wspiera Ukraińców, których wojna zmusiła do wyjazdu z ojczyzny. Pokazujemy naszą jedność, jedność harcerzy i skautów. Stronę polską reprezentowali przede wszystkim harcerze Chorągwi Podkarpackiej, ale byli też druhowie z innych okręgów. To jest akcja, która ma jednoczyć młodzież polską i ukraińską na kanwie wspólnej walki o wolność z 1920 roku. Bo podczas Bitwy Warszawskiej, Cudu nad Wisłą, razem z polskimi żołnierzami walczyli ramię w ramię żołnierze ukraińscy. I na tej historii chcemy budować pojednanie, chcemy budować wspólny dialog i wspólną przyszłość. Na ten moment taka akcja braterstwa podkreśla to, co już się dzieje, bo wszyscy skauci świętują Dzień Myśli Braterskiej, ale w tym szczególnym czasie dodatkowo braterstwo między Polską a Ukrainą jest szczególnie ważne i szczególnie dostrzegalne. I wydaje mi się, że po tylu miesiącach wojny warto ponownie przypomnieć, że ta pomoc jest potrzebna i to podkreślić, że nadal Płast oraz ZHP sobie wzajemnie pomaga. Spotkanie młodych Polaków i Ukraińców jest też okazją do rozmowy o wspólnej, nie zawsze łatwej historii. Ta akcja przypomina nam, że w rzeczywistości jesteśmy dwoma braterskimi państwami. Polska i Ukraina walczą obecnie o niepodległość całej Europy. Więc Płomień Braterstwa jest akcją upamiętnienia wszystkich poległych i przypomina nam, że Polska i Ukraina mają bardzo długą, trudną, ale i światłą historię. Płomień Braterstwa zapłonął w prawie 30 miastach w Polsce i na Ukrainie, a towarzyszyła mu ta wyjątkowa polsko-ukraińska piosenka. Hej siostro to wspólny utwór zespołów Hajdamaky i Pull the Wire. Hej siostro, trzymaj ręce w broń, jesteśmy z tobą.